Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed Carbon i zacznę nietypowo, zacznę odpowiadać na wasze komentarze pod filmem, ostatnim odcinkiem. Jarek Mostowiak napisał: Lucek, nie wydawaj tyle kasy, bo jak wygrasz z bossem, z tym bossem Bushido, czyli kosiara, to wejdą samochody poziomu trzeciego i ty nie będziesz miał kasy na to, żeby cię bardzo... Nie będę mógł kupić samochodów po prostu. Coś tam się uzbiera, słuchaj koleś, no ja jestem doskonałym drifterem. Ja na driftach zarobię bardzo dużo kasy, więc na pewno mi na żaden samochód kasy nie starczy. Adam Korczyk, kup sobie to Porsche, które ma Colin. Nie, to jest kosiara. Znaczy, no... Nie kosiara, to jest... Deutscher Mobil. Jak chcesz, to po tuningu... Kondradat Gracuś pisze. Jak chcesz, to po tuningu trochę samochodów. Menu jest zakładka moje samochody i tam wybierasz samochód przez U otwarte i T na końcu. Popracuj nad ortografią, bo ja od czytania tych komentarzy to kurde mam niezłą dziurę we łbie później. Lucek, gdy będziesz miał auta poziomu trzeciego, kup Corvette Z06. Nie omieszkam, man. Mam zamiar kupić ten samochód. To jest zdecydowanie najlepsze auto, jakie mógłbym sobie wymarzyć w tej grze. Mój ulubiony model. Tu już porobiłem chyba wszystkie drifty. Czy tak, czy nie? Nie, tu jest jeszcze drift w kanionie niewykonany przeze mnie. Ktoś tam pisał coś o driftach zresztą. No, łączaj się tablet. A, tu się coś dzieje. Oh man, ja już jadę. Znaczy ktoś tam pisał o tym, żebym operował lepiej gazem, że jak lecę na bandę, żebym puszczał gazu z samochód, wtedy odbiję do wewnętrznej. Znam ten trik i powiem ci, że go używam, ale mimo to samochód i tak leci na zewnętrzną. O, widziałeś, na przykład teraz użyłem... Znaczy, sprawiałem, że samochód... O, właśnie, teraz puszczam gaz i troszeczkę mi to nie wyszło wszystko ogólnie. Jadę za wolno, trzeba użyć nitra. O, a jak dodaję nitra na zakręcie, to mi to nie pomaga, bo samochód leci do zewnętrznej, a tego nie lubię. Okej, zajebiście. O! Nie! Ale dałem dupy. Za wolno jadę. Szybciej. Super. Oh yeah. Jak pięknie, ja się tu muszę skupić na tej jeździe. Chcę, aby w końcu jakikolwiek mój drift wyglądał. A nie. Jestem profesjonalnym drifterem, ale no, każdemu zdarzy się gorszy sezon, tak? Aha, miałem nie mówić goddammit. Postaram się tego nie robić. Zamiast tego będę mówił cholera. Ciekawe, czy mi to się uda. Ile punktów? Okej, chyba ilość w miarę dobra. 300 tysięcy. Naklejki płomienne. Płomienne czy plemienne? Płomienne chyba. Co tu jeszcze mamy? Kosiary jadą! Będzie ze mną rozmawiał kosiarki. You're gone! Zaraz, czy ja już tego nie widziałem? Nie. Chyba widziałem kosiarkiego już, ale na końcu poprzedniego odcinka. Nie wiem, czy się nie zapisało, czy jak? Ach, ten kosiarki. Kosiarki do niego pasują, on ma lekko takie skośne oczy, więc wygląda na to, że jest z dalekiego wschodu. Kosiarki.
Dobra, sprawdźmy sobie mapkę. Co tu mamy jeszcze do wykonania? No nic, teraz będzie trzeba jechać wyścigi. Nie, jeszcze jest drift. Ej, coś mi się chyba nie zapisało. Tak mi się coś wydaje. O. 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 Co? Nic nie mam zapisane? What the hell? Wszystkie save'y mi się usunęły? Ale jak? Co jest do cholery? Słuchajcie moi drodzy, ja muszę to wszystko sobie poprzechodzić od nowa. Te wszystkie drifty i tak dalej, kurde, te cutscenki przewijać, masakra. Natomiast dzisiaj odcinka nie będzie jako takiego z Carbona. Będę starał się jak najszybciej to przejść. I... no cóż, przepraszam was serdecznie, no nie moja wina, że kurczę coś się stało i mi się wykasowały dziwnie, w dziwny sposób jakoś save'y. Bo swoje samochody przecież mam, tak? I w ogóle niby cały ten taki postęp, jeśli chodzi o odblokowania, to jest. Tylko po prostu nie ma zdobytych wszystkich terytoriów i procent przejścia kariery równa się u mnie 0. To jest strasznie dziwne. No nic, dziękuję wam serdecznie, że zajrzeliście, co mnie słychać. Przepraszam was jeszcze raz. Na razie, pa.